Mistrza Miłosierdzia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z Krakowa witamy bardzo serdecznie. Bardzo serdecznie witamy w gronie tutaj naszym krakowskim spod Wawelu. Naszymi gośćmi dzisiaj są ksiądz profesor Tadeusz Biesaga, bioetyk, i pan Bawer Aondo-Aka, doktor teologii. Będziemy mówić o bardzo ważnym temacie, ale na początek, tak jak zawsze, rozpoczynamy naszą audycję, tak i dzisiaj, tą modlitwą, której potrzebuję ja, której potrzebujesz ty, bracie, siostro, której potrzebuje nasza ojczyzna i cały świat. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczył pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Zawiksza, miłosierdzia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Riksza miłosierdzia wróciła na barkę Stefan Batory pod Wawelem. Jesteśmy w tym miejscu, tak blisko tego miejsca świętego dla naszego narodu, gdzie pochowani są przecież i nasi bohaterowie, i nasi królowie, i nasi poeci. A z nami tutaj w studiu właśnie naszym na barce Stefan Batory. Witam jeszcze raz bardzo serdecznie księdza profesora Tadeusza Biesagę, bioetyka. Szczęść Boże. Szczęść Boże. I pana Bawera, a on do AKA, doktora teologii. Szczęść Boże, dziękuję. Jestem zaszczycony, że mogę przed państwem wystąpić i tutaj powiedzieć coś do słuchaczy Radia Wnet. Dziękujemy bardzo za przybycie. Dzisiaj temat nasz będzie trochę tematem trudnym, bo tematem, który niejednokrotnie trudno nam jest go poruszać, ale temat też ten związany jest z dzisiejszą rocznicą 13 grudnia, wprowadzenie stanu wyjątkowego, walka Polaków o wolność, walka Polaków o życie, to życie, które widzimy, ale też to życie, którego nie widzimy, to życie, które jest w zarodku. Dzisiaj nasza audycja niech będzie tą audycją pro-life, bo solidarność, ten wielki ruch społeczny, który w tamtych latach się rodził i który został wtedy, 13 grudnia, brutalnie stłamszony, przynajmniej na jakiś czas, to nie była tylko solidarność z ludźmi tymi, których widzimy, którzy się narodzili, ale solidarność dla wszystkich Polaków, dla tych również, którzy poczęci są w łonie matki. Na początek pytanie do naszego księdza profesora. Co to jest życie? Kiedy to życie człowieka się zaczyna? Bo w tej chwili jest bardzo dużo zamieszania. Są tacy, którzy mówią w tym tygodniu życia, prawda, prenatalnego. Inni mówią w tym, może po 9, może 7. A są i tacy filozofowie. Tu chyba muszę dać niestety w cudzysłowie, przepraszam, jeżeli kogoś uraziłem, filozofowie, którzy uważają, że życie człowieka zaczyna się dopiero od 12 roku życia. Kiedy zaczyna się życie człowieka, księże profesorze? Nawiążę jeszcze do stanu wojennego, co było przedtem. Przedtem komuniści zalegalizowali zabijanie człowieka w okresie prenatalnym ze względów tak zwanych społecznych. Czyli było to stanowisko klasistyczne, że klasa partyjna albo robotnicza czy partyjna decydowała, prosto mówiąc, kto ma żyć, kto ma umrzeć. I klasizm w ogóle był teorią błędną antropologią, bo nie szanował jednostki, również tej urodzonej, ale szczególnie nie szanował człowieka w okresie prenatalnym, rozstrzygając i właściwie niszcząc jego życie. A wracając do pytania, czy mamy jakieś dowody na początek życia ludzkiego, to odpowiem, że nauka współczesna nie ma wątpliwości, kiedy zaczyna się życie. Pierwsze kryterium to jest proste kryterium biologiczne. Zapłodnienie rozpoczyna życie ludzkie również, tak jak i innych ssaków, oczywiście innych istot żywych. I dzisiaj znamy dokładnie proces, jak on przebiega i kiedy już jądro nowego zarodka rozpoczyna rozwój następnych etapów. Drugie kryterium, które dostarczyła nam nauka gdzieś od 100 lat, to jest kryterium genetyczne, dokładniejsze niż to biologiczne. I kryterium genetyczne odwołuje się do połączenia 23 chromozomów ojca i 23 chromozomów matki. I tworzy się nowy genom z kodami genetycznymi, który steruje dalszymi etapami rozwoju. W tym genomie dzisiaj już wiemy, że jest cały program wszystkich etapów życia. W związku z tym nie ma wątpliwości, że mamy do czynienia z życiem ludzkim. Czy jeszcze coś później zostanie dodane? Jakieś dodatkowe geny spłyną z powietrza? Nie, wszystko. Powiem jeszcze mocniej, że wybuch życia w okresie prenatalnym jest potężniejszy
mocniejszy niż już po urodzeniu, niż w starości, kiedy nasze komórki się starzeją. Natomiast w okresie pierwszym to jest to tak potężny wybuch życia, że tworzą się miliony komórek, jak wiemy. Później tworzą się systemy, a więc krwionośny, nerwowy, trawienny i inne. Tworzą się wcześniej narządy stosowne, a więc jest to potęga właśnie życia ludzkiego, która się rozwija w porównaniu do już ludzi urodzonych i nazwijmy starszych, no to ja bym powiedział, że pełnia życia w sensie dynamizmu to jest w okresie prenatalnym. W związku z tym nie mamy wątpliwości i nawet podziwiamy cały cud życia, który się dzieje w tych pierwszych 9 miesiącach. Następne kryteria to jest już kryterium filozoficzne, które można i biologicznie uzasadnić, że każdy gatunek przekazuje swojemu potomstwu naturę tego gatunku. A więc człowiek również przekazuje przez poczęcie nieco innego, tylko naturę. To nie zarodek, embrion conceptus, powiem po łacinie, czyli ten, który się począł, nasciturus, ten, który się ma za chwilę urodzić, to nie rozwija się przez to, że jest częścią organizmu matki, lecz jest to samoorganizujący się organizm. On się organizuje. Swojego dynamizmu przytoczyłem te dwa biologiczne mechanizmy. Szerszy mechanizm to jest słowo natura ludzka, to właśnie natura ludzka się rozwija jako samodzielny organizm, buduje swój system odpornościowy i buduje wszystkie swoje narządy, które są potrzebne do życia. Powiedział ksiądz o tej koncepcji komunistycznej, bo to był też ten podarunek dla nas panów spod czerwonej flagi, ale wcześniej jeszcze nie zapominajmy, że był inny pan spod innej trochę czerwonej flagi, ale też ideologią jego był naprawdę marksizm, chociaż teraz ci, którzy dzisiaj są marksistami, o tym swoim wielkim bohaterze marksistowskim, czyli Adolfie Hitlerze, który pierwszy dał naszemu społeczeństwu polskiemu ten dar zabijania dzieci nienarodzonych, ci dzisiejsi marksiści już o tym nie chcą pamiętać. Skąd w takim razie te pomysły, że życie, że człowiek zaczyna się w tym czy w innym tygodniu życia, że do tego tygodnia można zabijać dziecko nienarodzone, a później już nie można. Jeżeli wcześniak się urodzi w 7 miesiącu, to wtedy trzeba chronić to dziecko, ale jeżeli nie, to w innym ustawodawstwie można i to dziecko w 7 miesiącu życia zabić. Czy to jest nauka, ideologia? Co to jest? Powiem różnicę między klasizmem komunistycznym a rasizmem hitlerowskim była tylko taka, że z różnych powodów dopuszczali zabijanie człowieka w okresie prenatalnym. Hitlerowskie podejście było w kierunku czystości rasy, a więc głównie było skierowane przeciwko niepełnosprawnym, zarówno nieurodzonym, jak i urodzonym. Stąd obozy, które zakładał, to zakładał również do gazowania eugenicznego już urodzonych dzieci i dorosłych chorych. A więc tutaj ideologia szła w kierunku, jeżeli ktoś nie spełniał wymaganych kryteriów, nazwijmy biologicznych, czyli konkretnie rasistowskich, bo to były pod rasę niemiecką stosowane, nie nadawał się do społeczeństwa i musiał zginąć. Natomiast tam była, że prawo do życia decyduje u komunistów klasa. Więc tutaj, prosto mówiąc, w nazizmie rasa decydowała, rasistowskie kryteria decydowały, kto ma żyć, a kto nie, czyje życie jest warte życia, a które nie, a w komunizmie klasa. To są te same tendencje, w związku z tym nie dziwimy się, że pierwszy zalegalizował aborcję Lenin, a drugi zalegalizował aborcję Hitler, a więc to są źródła feminizmu niby z tych dwóch totalitaryzmów. A teraz pytanie do wielkiego wojownika pro-life, pana doktora Bawera Ondoaka. Panie doktorze, w jaki sposób, jakie to były początki zaangażowania się, jakie motywacje, bo to nas interesuje, jakie motywacje były, żeby w ten ruch pro-life w Polsce, ale i nie tylko, zaangażować się osobiście? Bardzo dziękuję księdzu za ten komplement.
z tych powodów zacząłem ja bronić dzieci nienarodzonych, chociaż ja tego nie nazywam obroną, ale nazywam to walką, ponieważ obrona się kojarzy, słowo obrona, z pewnym defetyzmem, z pewnym obroną właśnie, cofaniem się, a ja się nie cofam. Ja staram się nie cofać, staram się iść i odbijać te szanse, które zostały nam zagrabione przez środowiska lewicowe, postkomunistyczne, neobolszewickie, ideologicznie genderowe. Ale wracając do księdza, stricte do księdza pytania, z tych powodów. Po pierwsze, tak jak ksiądz profesor przed chwilą powiedział, i jestem człowiekiem. Po pierwsze, jestem człowiekiem, ale skoro jestem człowiekiem, to uwaga, to solidaryzuje się właśnie pojęcie zasada, wartość solidarności. Solidaryzuje się z innymi ludźmi. Co to znaczy z innymi ludźmi? Z innymi ludźmi, z każdym człowiekiem. Niezależnie od tego, czy jest ktoś nienarodzony, czy narodzony. Niezależnie od tego, czy ktoś się urodził, czy później uległ niepełnosprawności, czy jest pełnosprawnym, niezależnie od tego, od etapu, w jakim jest, a więc jego wieku. Czy ktoś jest nienarodzony, czy ktoś jest dzieckiem, dorosłym, czy później ktoś jest starszą osobą. Również niezależnie od tego, w jaki sposób się począł, czy to był haniebny, obrzydliwy gwałt, czy to był po prostu, czy ten akt był w akcie miłości w zdrowej, normalnej rodzinie. A więc solidaryzuję się jako człowiek z innym człowiekiem, z człowiekiem nienarodzonym także też. To jest pierwszy powód. Drugi powód jest powodem takim, że jestem mężczyzną. Że jako człowiek jestem płci albo męskiej, albo żeńskiej, albo jestem kobietą. Ale w moim wypadku urodziłem się jako mężczyzna i mam obowiązek bronić innych ludzi słabszych od siebie. I tutaj jak chcemy zaznaczyć przez księdza i radiosłuchaczom, obroni słabszych to nie oznacza, że tylko kobiety są słabszymi istotami. Broń mnie, Panie Boże. Ja chcę tylko powiedzieć o tych słabszych, a więc również mężczyzn, ale zwłaszcza tych, którzy o sobie nie są w stanie nic powiedzieć. Nie są w stanie krzyczeć o własnych prawach, w tym również oczywiście o prawie do narodzin. To jest drugi powód, dlaczego jestem za tym, aby walczyć z obrzydliwym mordowaniem dzieci nienarodzonych w aborcie. Trzeci powód jest taki, że jestem doktorem świętej teologii katolickiej, a więc to już jakby stwarza obowiązek dla mnie moralno-etyczny obowiązek walki za życie właśnie dzieci nienarodzonych. Z tych powodów jestem właśnie za tym, aby każdy miał prawo się urodzić, każdy człowiek nienarodzony, każde nienarodzone dziecko. Odważnie wychodzisz też na ulicę. Słynne były protesty w całej Polsce, czarne marsze, a ty odważnie wtedy wyszedłeś na ulicę i rozmawiałeś z młodymi kobietami o życiu, gdyż niestety tak się stało, że te kobiety protestowały, czy domagały się prawa do zabójstwa własnych dzieci. Z jakimi reakcjami, z jakimi rozmowami wtedy się spotykałeś? Dziękuję księdzu za to pytanie. Szczerze księdza uważam, że te panie są po prostu paniami najprawdopodobniej zmanipulowanymi przez inne środowiska, właśnie neobolszewickie, postkomunistycznie, teraz środowiska ideologicznie genderowe, że ktoś im wmówił, że my prawicowcy, konserwatyści, patrioci chcemy im odbierać wolność, prawda? Ta zasada, wartość wolności. Tylko zapominałem o tym, że wolność jest ku czemuś i od czegoś, prawda? I ku czemuś.
I ktoś mu nie powiedzieć, nie też się pochwalę, że trzeba czcić ksiądz profesor, u którego ja byłem, ja byłem jego studentem, miałem zaszczyt być księdza profesora studentem i właśnie dlatego mówię o tej wartości i wolności, że ku czemuś i od czegoś. I włączę się do tej postawy feministek, które mówią nie chcę mieć dziecka, nie chcę urodzić dziecka, które się poczęło i stąd mam prawo dokonać aborcji. Otóż jeżeli moralność będziemy budować na ja nie chcę względem drugiej istoty ludzkiej, to z tego wynika, że dzieci już urodzone mogą nie chcieć swoich rodziców i wysłać ich do Holandii na eutanazję, bo to jest to samo prawo. Prawo braku akceptacji istnienia ludzkiego i wartości tego życia to jest prawo, to jest postawa przemocy. Jeżeli matka by chciała budować względem swojego dziecka zasady postępowania na tym nie chcę cię, czyli na przemocy, bo jestem silniejsza, to dziecko dorosłe na tej samej zasadzie nie chce ciebie, starego ojca i matki, czyli aborcja generuje eutanazję starych. Stąd nie dziwmy się, że na Zachodzie wraz z legalizacją aborcji idzie legalizacja eutanazji. Jest tutaj też ten argument wolności. Ja jestem właścicielką mojego ciała. No ale gdzie jest wolność też tego ciała, które tam jest w zarodku, w różnej fazie rozwoju? Gdzie jest wolność tej osoby ludzkiej, która właśnie znajduje się w łonie matki? Granicą wolności ludzkiej jest nie tylko wolność drugiego człowieka, ale jest istnienie, jego natura, jego, co tu było wspomniane, jego godność. Godność ludzka przysługuje człowiekowi na każdym etapie życia. I jest to nawet w prawie naszym wartość konstytucyjna i Trybunał rozstrzygnął, że wartości, jaką jest życie, nie możemy stopniować, że w okresie prenatalnym prawo do życia jest mniejsze, w okresie starości też się zmniejsza. Prawo do życia oparte na wartości konstytucyjnej, jaką jest życie ludzkie, jest niestopniowalne. Ono przysługuje człowiekowi na wszystkich etapach, w różnych schorzeniach, w różnych rasach, w różnych kulturach, jest po prostu prawem podstawowym. Kwestionowanie tego to jest podcinanie innych uprawnień, bo jest jasne, że jeżeli podważymy prawo do życia, to co z tego, że mamy prawo do wolności słowa? Co nam wtedy pozostaje? Tak. Oddajmy głos jeszcze pan bardzo. Ja bym jeszcze dodał tutaj też dla słuchaczy jeden taki punkt. To znaczy z mojego doświadczenia z dyskusji właśnie z osobami, które popierają mordowanie dzieci nienarodzonych poprzez obrzydliwą aborcję, ja w istocie widzę jeden punkt styczny w ich rozumieniu. To znaczy myślenie hedonistyczne. To znaczy, że moja przyjemność, prywatna, taka subiektywna moja, jest ważniejsza od dobra tego dziecka nienarodzonego, człowieka, dziecka nienarodzonego i od dobra ogółu społeczeństwa. Mojego komfortu. Tak jest. Riksza miłosierdzia. Nasza riksza wróciła na barkę Stefan Batory pod Wawelem, w świętym miejscu dla naszego narodu. I o naszym narodzie dzisiaj rozmawiamy, ale rozmawiamy dzisiaj o tym narodzie, którego jeszcze nie widzimy, bo rośnie, rozwija się, eksplozja życia pod sercem matki. Słuchaliśmy Lauryn Hill w jej pięknej piosence To Zion, mówiła o swoim życiu, o tym, że też ktoś kiedyś do niej przyszedł i zachęcał ją do tego, aby zabiła dziecko w swoim łonie. Ale ona powiedziała, postanowiłam dać szansę życiu. Powiedziała, ja zostałam wybrana, aby nosić to dziecko w swoim łonie. Czyli widzimy, że tutaj artystka mówi wyraźnie, że
to nie ona jest własnością. To znaczy, to dziecko nie jest jej własnością. To jest jej zadanie, to jest dla niej dar, ale to dziecko również ma swoją wolność i swoją autonomię. Wróćmy jeszcze do tego tematu, księże profesorze, kiedy to i kto decyduje, kiedy możemy zabić, kiedy ktoś powinien żyć. W jednym kraju jest tak, a w drugim tak. Może w trzecim tygodniu możemy jeszcze zabić, a w trzecim i dwa dni to już nie. Jak to wygląda? Skąd biorą się te pomysły? Więc ruchy aborcyjne według mnie biorą pod uwagę jedynie prawo do życia dla człowieka silnego, świadomego, który potrafi się sam bronić. Jest to zacieśnione pojęcie człowieczeństwa do ludzi dorosłych po prostu i silnych, bo już niepełnosprawnych już nie będą tak bronić. W związku z tym trzeba odpowiedzieć sobie na co obejmuje termin człowiek. Otóż człowiek obejmuje czas od okresu prenatalnego poprzez dzieciństwo, młodość, dojrzałość, starość, aż do śmierci. To jest właściwe pojęcie człowieka. I dzisiejsza nauka to nam potwierdza, bo na przykład niektóre ruchy aborcyjne nie chcą, żeby był przepis, żeby kobiety oglądały na USG swoje dziecko w swoim łonie. Nie chcą również, co ruchy pro-life chcą wprowadzić, żeby posłuchały bicia serca. I wtedy rzeczywiście rozumieją, że mają do czynienia z istotą ludzką, bo człowiek nieraz odbiera drugiego człowieka wizualnie po prostu. Natomiast nauka dostarcza nam dalszych informacji, również wizualnych, a więc ostatnio właśnie lekarze w Oksfordzie odkryli, że serce noworodka już zaczyna funkcjonować, proszę sobie wyobrazić, od 16 dnia życia. Dotychczas było ustalone od 21 dnia życia, a teraz przesunęli to, bo lepszymi narzędziami przebadali. A jeszcze musimy dodać, że mięsień serca kształtuje się wcześniej jeszcze i jeszcze wcześniej, jak się ukształtują komórki mięśnia i mięsień serca, ono jeszcze nie jest zamknięte i zaczyna już mięsień pulsować. Czyli natura wszystko przygotowuje dosyć wcześnie, bo proszę zwrócić uwagę, 16 dzień, no to jest dwa tygodnie od początku życia. Gdyby to ta informacja dotarła, prawdaż, do tych, którzy dopiero kiedy widzą urodzone dziecko, przyznają mu prawo do życia, no to by rozumieli, że ono żyje wcześniej we wszystkich swoich układach. Oni niestety nie chcą sięgnąć po tą wiedzę, również wizualną, bo oglądanie na USG czy słuchanie bicia serca, no wyraźnie już informuje o, mamy do czynienia z istotą ludzką, bo jaką mamy mieć, przecież to jest istota ludzka, która się za chwilę urodzi, a więc blokowałoby to te tendencje aborcyjne. Jednak się blokuje te informacje naukowe, mimo że się krzyczy, że do nauki się odwołujemy, zabrania się, czyli chce się zasłonić człowieka w jego pierwszych etapach, co jest cudem życia. Ale wtedy oni też wysuwają inne argumenty, bo z tego co wiem, parlament brytyjski przegłosował, że w tym i tym czasie można zabić dziecko nienarodzone, ponieważ ono jeszcze nie odczuwa bólu. Tak, więc jeżeli weźmiemy jeszcze przed implantacją, to w wyniku in vitro zgromadzenia wielu embrionów przechowywanych, no brytyjskie ustawodawstwo porzuciło pytanie, czym jest ta istota, kim jest ta istota w okresie prenatalnym, tylko przeszło na pytanie, od kiedy chcemy ją chronić. W związku z tym, prosto mówiąc, uciekło od antropologii, od tego, kim jesteśmy, i przeszło, chrońmy go, co nam pasuje praktycznie. No więc wiadomo, że jeżeli mamy embrion ludzki przed implantacją,
no to moglibyśmy go na tkanki, na komórki macierzyste wykorzystać, bo on jeszcze nie jest implantowany, więc ustalili, że nie jest jeszcze istotą ludzką, bo nie jest implantowany. Wszystkim tym kryteriom, które przesuwają kryteria na przykład na 14 dzień, później przesuwają, kiedy zaczyna się rozwijać system nerwowy, gdzieś 40 dzień i tak dalej, to odpowiedź jest bardzo prosta. Trzeba zapytać ich, kim jest, czym jest ta istota trochę wcześniej. Czyli tak. Dlatego, że kryterium ciągłości rozwojowej naszej mówi, że nie mamy żadnego stadium, które nie byłoby ludzkie. Od poczęcia rozwijamy się jako istota ludzka i w związku z tym, jak ktoś twierdzi, że dopiero po urodzeniu, no to aborcjonistki nie wiedzą, co powiedzieć parę minut wcześniej. Ronald Reagan tutaj powiedział, że zauważył, że wszyscy zwolennicy aborcji zdążyli się już narodzić. Panie doktorze Bawerze, powiedz nam, jak w praktyce rzeczywiście wygląda ta walka, jakie to są wyjazdy, jakie to są akcje, w których uczestniczyłeś, może jaka była taka, która najbardziej cię wzruszyła, spotkanie z drugim człowiekiem, może ktoś nawet podczas dyskusji, wymiany zdań z tobą zmienił swoje zdanie i coś dotarło po prostu, że został wyciągnięty z tej ułudy, z tej manipulacji, która rzeczywiście cały czas trwa. Dziękuję bardzo za pytanie. Władzie ksiądz już poruszył tą sprawę. To znaczy, ja głównie działam w Fundacji Pro Prawo do Życia i mnie pewna sytuacja najbardziej wzruszyła. Przepraszam. Ponieważ ogólnie uważam, że strasznie ciężko jest kogoś przekonać tak w dyskusji publicznej do zmiany postawy, poglądów, a więc zmiany postawy, która jest zamordowaniem dzieci nienarodzonych poprzez obrzydliwą aborcję na postawę właśnie za prawem do życia dla każdego człowieka nienarodzonego i tego z niepełnosprawnością i tego pełnosprawnego. Ale ja pamiętam jedną pietę Fundacji Pro Prawo do Życia tutaj w Krakowie i pamiętam, że ta pieta była szczególna, ponieważ kończyła się zbiórka podpisów pod bodajże obywatelskim projektem Stop Aborcji i wtedy ja stałem tuż pod banerem, na którym było widać, jak wygląda aborcja, to na którym było zdjęcie zamordowanego dziecka nienarodzonego właśnie poprzez obrzydliwą aborcję. I wtedy podeszła pani do mojego kolegi Adama Kulpińskiego i Ani Czutowskiej i zaczęła z nimi rozmawiać. I tam ja widziałem, ja tak się przypatrywałem i również przysłuchiwałem tej rozmowie i Adam z Anią wyciągali argumenty, prawda, a pani jakoś tak nie dała się przekonać. Widziałem, że pani się wahała. Ja poprosiłem Adama, żeby poprosił panią do mnie. Adam przyszedł do pani, powiedział, proszę panią, tutaj kolega Paweł, chciałbym z panią porozmawiać. I ja z panią porozmawiałem i powiedziałem, że osoba z niepełnosprawnością, która się już urodzi, oczywiście nie wszystkie są takie dzieci, ale ogólnie niepełnosprawność nie oznacza automatycznie tego, co my uważamy. To znaczy, że osoba z niepełnosprawnością nie może uczyć się, nie może żyć satysfakcjonująco i nie może podejmować ról społecznych. To znaczy na przykład założyć rodziny czy pracować. I wtedy pani widziałem w jej oczach zmiany postawy i pani powiedziała, no tak, proszę pana, muszę to przemyśleć. I pani potem poszła, prawda? Ale widziałem zmiany postawy i to było dla mnie takie właśnie, to jest najbardziej wzruszające, bo Pan Bóg w Trójce Przynajświętszej mi przez to pokazał, że ludzie zmieniają poglądy, że ludzie się nawracają. I tak jak jest Pan Jezus Chrystus w Ewangelii powiedział metanoietę, to znaczy z Greki, w pierwszym tłumaczeniu zmiany myślenia, to było później nawrócenie, prawda? Czyli że my jako ludzie mamy
mamy w ogóle taki potencjał na zmianę i kardynał widać to w świętej pamięci panu doktorze ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, panu Natansonie, który, dziękuję, księdze profesorze, który właśnie zmienił postawę. Czy kardynał widać to w przypadku pani Abby Johnson, prawda? Czy na przykład naszemu bohaterowi, panu profesorowi Bogdanowi Kadanowi, którego miałem zaszczyt poznać i tak. I tutaj właśnie, i tutaj to jest bardzo ważne, a jeszcze chciałbym, jeśli ksiądz pozwoli. Proszę bardzo, oczywiście. Poruszyć pewną kwestię tego hedonizmu właśnie, o którym wspominałem. Nie to znaczy, że środowiska na przykład neobolszewickie, głównie Planned Parenthood, takiej największej proaborcyjnej organizacji, która działa na rzecz niestety mordowania dzieci nienarodzonych poprzez obrzydliwą aborcję, tutaj właśnie żeruje na tym hedonizmie, właśnie wmawia kobietom i mężczyznom, że to dziecko nienarodzone jest tylko pewnym ciężarem dla nich, prawda? I lepiej jest, żeby zamordować to dziecko nienarodzone, nawet za dobra właśnie, to jest zaskakujące, księdze profesorze i księdze i radiosłuchaczom to powiem, właśnie absurdalnie mówimy za dobra tego dziecka, ma być ono rozerwane na wstępy, na kawałki, albo wprost, żeby go, przepraszam za takie wyrażenie, ale to jest taka prawda, żeby wyżarło, prawda, ciało, nóżki, rączki, prawda, organy tego dziecka nienarodzonego, wyżarło na przykład kwas, prawda? I tutaj właśnie te środowiska żerują na tym, na ludzkim hedonizmie i naprawdę wiele dziesiątków milionów dolarów i niestety również w naszej najjaśniejszej Rzeczpospolitej Polskiej milionów złotych na tym zyskują. Włączę się, w związku z tym jest też pytanie o mentalność lekarzy, ginekologów, czy ich mentalność sprzyja szacunkowi dla życia. I to się rozgrywa właśnie w sytuacjach trudnych, kiedy jest na przykład diagnoza, że dziecko może się urodzić niepełnosprawne. I wtedy okazuje się, że dużo kobiet narzeka, że lekarz, ginekolog nie dał jej żadnej rady, jak wobec tego schorzenia się zachować, jakie są możliwości lecznicze. Dzisiaj chirurgia prenatalna, leczenie prenatalne się bardzo mocno rozwija i wtedy, kiedy rodzicom nie podamy informacji, tak jak przy każdym naszych schorzeniach, jak sobie z tym radzić, tylko jedyne rozwiązanie mamy, że czy idzie pani do aborcji, jest to skierowanie medycyny lekarza przeciwko życiu. Jest to bardzo brzydka, nie tylko brzydka, ale ja bym powiedział zbrodnicza postawa, bo celem medycyny jest ratowanie, opieka nad życiem i leczenie, czyli prowadzenie do zdrowia. Tymczasem lekarz o mentalności proaborcyjnej nie wspomaga rodzicom. Nie możemy rodziców zostawić samych. Pierwsze, medycyna musi stanąć za nimi. Później również nie tylko rodzice, ale społeczeństwo, tak jak tutaj mówimy, jesteśmy pro-life. Społeczność ma stanąć w pomocy dla tego dziecka i to jest właściwy humanizm społeczności. Inaczej dehumanizujemy całą naszą cywilizację. Idziemy w kierunku postaw anti-life, czyli cywilizacji śmierci, a nie cywilizacji życia. Na pewno w tej chwili możemy się cieszyć naprawdę dobrymi rządami, naprawdę niepodległą Polską, ale cały czas czekamy. Czekaliśmy już 4 lata też na konkretne prawodawstwo. Niech ono będzie prawodawstwem pozytywnym. Niech to będzie tak, że rzeczywiście nie w sposób negatywny, nie w sposób za pomocą jakichś karnych czy innych, ale niech naprawdę w Polsce rodzą się wszystkie dzieci i dzieci z zespołem Downa i dzieci, które może z przyczyn społecznych, jak teraz też jest jeden z argumentów, że nie mogą się urodzić, niech rodzą się. A na zakończenie dziękuję księdzu profesorowi, dziękuję panu doktorowi i dziękuję też na pewno mojej mamie za to, że mnie urodziła, mojemu tacie, że ją wspierał.
i naszym mamom, też tym, które już oglądają Pana Boga twarzą w twarz w niebie, i wszystkie mamy, które nas teraz słuchają, polecamy miłosierdziu Bożemu. Też w tej piosence ostatniej naszej audycji dziękujemy Panu Tomaszowi Świdrowi, który też jest ojcem, też opiekuje się swoimi dziewczynkami, swoimi dziećmi. Ta piosenka mówi o tym, że nawet kiedy cierpimy, to jednak chwalimy Boga za życie, chwalimy Boga za wszystko, czym jesteśmy. Szczęść Boże wszystkim audiosłuchaczom, naszym radiosłuchaczom. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Wikrza miłosierdzia.